Witam wszystkich w kolejnym odcinku Minecraft. Zdaje się, że to będzie odcinek 10. Pierwsze co zobaczycie, to zmienione okna w tunelu. Po prostu było ich za gęsto i nie zgadzało się trochę z tymi oknami wyżej, co były, dlatego zmieniłem na tak, jak widać. Nie wiem, czy to... Nie, ładnie to wygląda moim zdaniem. Dobra, teraz pokażę wam resztę. Zdobyłem trochę więcej surowców, więc pozwoliłem sobie na diamentowy kill-off, ale już niestety mi się kończy. No, trochę tu nazbierałem, naprawdę ciężko było to zdobyć. Najbardziej brakuje mi złota, bo teraz dużo kolejek robiłem i trzeba to jakoś zasilać. Tutaj nic już więcej nie zmieniłem. Tutaj pokażę wam później trochę. Tam nic nie zmieniłem, o góry... Aha, jeżeli chodzi o drabinkę, to wystarczyło jeszcze jedną dołożyć i wszystko działa ładnie. Po prostu nie wiem, czemu wtedy o tym nie pomyślałem. O, teraz można chodzić, schodzić normalnie. Okej, teraz pójdziemy tutaj. Do hełmu. Tu zrobiłem tory na dół, żeby można było z domku spokojnie tutaj przyjeżdżać. Tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, zmieniłem okna. Aha, i tutaj postanowiłem nie dawać trawy, bo to tak bardziej do świń pasuje. Nie zdobyłem jeszcze krów, nie miałem na to czasu po prostu. Tak więc... A, i zrobiłem świetlik. Tam jeszcze u góry trzeba szybę wstawić, ale od razu ładniej to wygląda, jeżeli jest trochę naturalnego światła. Tutaj później jeszcze dorzucę chyba trochę okien. Było jeszcze więcej, bo też sztuczne światło nie jest aż takie ładne, ale cały czas było. Tu jeszcze cały czas robię, więc na razie są takie dziury. Dobra. I może... przejdziemy się kolejką. Wózek jest tam na razie. Tak więc tutaj trochę pozmieniałem. Tu jest wjazd tam na górę. Nie mam wózka, nie mam. Pożyczę sobie stąd. No i tak się wjeżdża. I tam do góry. No. Zjeżdżaj. Tak to wygląda. Tu jeszcze nie zrobiłem wszystkich w ogóle połączeń. To jest na razie tak w stanie surowym. Ale... grunt, że działa. Teraz... Nie, tutaj nie będę. Tu jest po prostu tunel do domu. Tu musiałem pod rzeką prowadzić tory. O, i tutaj już jest taki... punkt zbiorczy. Taka główna baza, mniej więcej, wypadowa. Tu jest mój dom. Tu zaraz przyjdziemy. I teraz... A nie, dobra. Teraz tutaj pójdziemy. Tylko zabiorę rzeczy, bo... zrobiłem pomieszczenie. O. W którym będę ulepszać przedmioty. Więc zrobimy sobie to coś do tworzenia przedmiotów. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Zaraz zobaczymy zresztą. No, ulepsz enchanted table. No, nic szczególnego. Dobra. O, i tak to wygląda. Tutaj dałem z dungeonów kostki i tu winorośla. A, i tutaj jest ciekawostka, udało mi się zrobić... winorośle na suficie. Pewnie większość wie, ci, którzy przynajmniej tego używali, nie da się tak od tak położyć po prostu winorośli na suficie. Trzeba to zrobić sposobem i jeżeli... mam. Dobra. Zbierzemy sobie tutaj jedno, bo to i tak się rozrasta, ja tu tak nie wszystko tak zrobiłem. Ja to tylko położyłem i później się okazało, że samo rośnie.
Widzicie? I teraz się stworzyło coś takiego. Teraz usuwamy klocek i zostaje to u góry. Tak więc można sobie robić tak na suficie. Bo inaczej nie da się. O. Możemy sobie klikać i nic się nie pojawia. Dobra, stawiamy miejsce przeznaczenia. Nie wiem, czy tutaj będę jeszcze robić jakieś biblioteczki, takie jakieś książki. Jak na razie jest to, co potrzebne. Dzisiaj coś ulepszymy, chyba jakiś miecz, bo w dzisiejszym odcinku pójdziemy do piekła. Ostatnio dużo budowałem i nie było żadnych przygód i trochę robiło się nudno, dlatego dzisiaj pójdziemy do piekła. Pójdziemy najpierw zobaczyć miejsce, gdzie portal będzie. No, pojedziemy kolejką, nie będziemy tam iść na piechotę. Tam nic ciekawego nie ma po drodze. To dzisiaj robiłem rano. No, dość długi tunel, ale o wiele lepiej niż tam biegać o własnych siłach. Okej. Aha, tu jeszcze nie zrobiłem wyjścia. Trzeba to zrobić. Inaczej będzie mi odjeżdżać wózek za każdym razem. No dobra. Mniej więcej tak może być. No, jeszcze tu. O, już dzień zachodzi, ale postanowiłem, że tutaj będzie mój portal do piekła. To jest po prostu tak fajne miejsce. Nie wiedziałem, co tutaj zrobić, aż w końcu zobaczyłem ten wodospad i tutaj będzie portal i nie wiem, czy tutaj będą jakieś srogie lawy, to wy możecie na przykład coś zaprojektować. Na koniec odcinka podam seeda znowu i możecie przejść to miejsce, coś zaprojektować, wysłać mi screena, albo nie wiem. A jak nie, to po prostu coś tam sobie wymyślę w późniejszym czasie. Ale jak na razie tutaj dzisiaj zbudujemy portal i pójdziemy nazbierać trochę surowców i może uda nam się odwiedzić fortecę i inne nowe jakieś potwory. Aha, jeżeli chodzi o jabłka, to mam problem, bo ostatnio poszedłem, chciałem sobie trochę nazbierać i nie wiem, albo bardzo rzadko wypadają, albo ja mam po prostu pecha, bo ogłosiłem chyba z 10 drzew i ani jedno jabłko mi nie wypadło. No a cóż, ja prawdopodobnie mam pecha. Dobra, zrobię sobie teraz mieczyk. Mam 12 level, więc może będę mógł coś ulepszyć. Aha, i na czas ulepszania zmienię sobie język na polski, aby wiedzieć dokładnie, co on daje. Jest jakaś zaleta polskiego języka. Mam nadzieję, że będzie. Och, ta czcionka jest okropna. Dobra. No nie wiem, chyba tego nie rozczytam. Dobra. Czyli jeżeli chodzi o ulepszenie przedmiotów, polski język na razie odpada. Dobra, wracamy na angielski. US. No i zobaczmy. No co jest? Czemu takie jakieś dziwne te? Aha, fajnie. Zużyłem i nawet nie wiem na co. Nie wiem, popsute jest. Powinno być pisać normalnie po angielsku, a nie jakieś takie farfocle. Może mam za niski level? Albo coś? Unbreaking one. A czekajcie, zmienię na inny angielski. Może tu będzie różnica. No nie, nie ma żadnej różnicy. Trzeba będzie się domyślać, co to robi dla danego przedmiotu. Nie, u innych użytkowników widziałem, że normalnie się pokazuje, tam opisuje po angielsku, a u mnie są jakieś chińskie znaczki. Nie wiadomo, co kto robi. Dobra. Zgaduję. Dobra.
Coś tam ulepszyłem sobie. Łopata jest. Diament trzeba odłożyć, bo to zbyt cenne, aby sobie tak nosić. Jeszcze do piekła, znaczy do neteru z tym iść. Dobra, ja sobie tutaj posprzątam i wrócę do was, jak będę gotowy do podróży. Okej, jestem już chyba gotowy do drogi. Oto co zabrałem ze sobą. Większość oczywiście zostawię tam na miejscu. Czy będzie jakąś kryjówkę zrobić. 16 obsydianów, chyba powinno wystarczyć. Okej. Ruszamy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dobra. Teraz możemy iść. No, czy jechać. Już przyzwyczajony do tego biegania. Jeszcze później będę robić tory kolejowe do wioski. Tutaj będzie rozwidlenie jakoś w prawo i później w lewo. I to chyba będzie... Nie, jeszcze na bagna będę robić. W tamtą stronę będę robić jeszcze tory na bagna. Dobra, teraz trzeba zatkać wodę. Jest ładna, ale po prostu będzie mi przeszkadzać. Tutaj mostek jeszcze się zrobi, inne. Dobra, tu musi być... Nie wiem, robić taki, aby do góry być? Czy tutaj wbudować? Ja zrobię, aby było do wbudowania. Tu trzeba zatrzymać wodę. Dobra. Wody brak. Teraz trzeba zbudować portal. Tak. No, trzeba pamiętać. Dobra. No, akurat starczy. No, teraz jeszcze tylko zapalniczka. I mamy portal do piekła. Geronimo! Oby było jakieś fajne miejsce. No nie jest źle. Zobaczymy, jak to się dalej zrobi. Dobra. W tym czasie zajmę się budową tak mniej więcej prowizorycznego schronienia. Na razie to zostawię. Na takie klocki nie ma co zużywać ulepszonego kilofa. Kilofu? Kilofa. Jakoś tak. Dobra. I teraz buduję. Aha, jeszcze jedno. Dobra. Jak na razie potworów brak, z czego się cieszę. Chyba. No normal jestem, czyli potwory normalnie powinny występować. Faktycznie jest coś tak mało ich, że nic się nie respi. Ale póki buduję schronienie, to mi nie przeszkadza. Później będziemy mogli się... O właśnie, trzeba się pospieszyć. Buduj szybciej. Walak! Dobra, jeszcze tutaj. O, to nawet wysokie będzie, nie wiem czy mnie starczy kobla. Mogę więcej wziąć. Dobra, jak na razie tyle będzie musiało wystarczyć. Tu zrobię podłogę z tego. To trzeba rozwalić. Tu podłogę. O, więcej kobla.
Dobra, jest cacy. Drzwi się zaraz zrobi. Trzeba jeszcze tylko pomyśleć o dachu. Tu jeszcze za dwa klocki w górę trzeba będzie dać. Nie, 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 tylko nie crash. Tylko nie crash. Świetnie, crash. Zaraz wracam. Dobra. Szybciej. Aj, nie starczy mi chyba. Trzeba będzie trochę dirtu zużyć. Nie mogę użyć tego, co mam wokół, bo normalnie potwory z Netheru nie mogą niszczyć kobla ani tych innych przedmiotów z normalnego świata. Dobra, nie chce mi się wracać po więcej kobla. Zaraz mi tu zaraz coś zestrzeli i nie będzie fajnie. Wiecie, że... o, tu jest wejście. Że te ghosty mogą wyłączyć portal strzelając w niego. Wtedy, jeżeli ktoś nie ma zapalniczki, to mogą być duże problemy. A ja na szczęście wziąłem ze sobą. Dobra. Jeszcze tylko światełko. Ło, coś wali. Ło, kurde. Jak on tu... Tu skubany jest. No chodź tu. Dobra, trzeba wyjść stąd. No dawaj, dawaj, dawaj. O, zdech. Fajnie. Gdzie moja strzała? Znikła. Nic po nim nie zostało. No cóż. O, pigment. Mam nadzieję, że nadal nie atakuje. Tylko proszę mi tu nie wchodź teraz. Nie zapraszam gości, jak na razie. Dobra, szybko drzwi. No, jest cacy. A, jedzenie. No. Poczekaj, aż mi się serduszko zregeneruje i będziemy ruszać dalej. Kurde, trochę mało tego. Kobla. Poczekajcie, wrócę się po więcej materiałów. No dobra, jestem już z powrotem, mam więcej materiału. Ja bym tam musiał gdzieś się wspinać, gdzieś chodzić wyżej. To mi się przyda. Dobra, teraz to zamieniam na to. I idziemy. Tam jest dużo lawy. Szukam fortecy, ale... Poczekam, aż się tam wyrenderuje. No, pokaż się. Jak na razie nie widzę nic, co by to przypominało. Żadnych budowli, ani nic w tym rodzaju. Czego by tu zacząć? Trochę lightstone'a przydałoby się pozbierać. Tam jest trochę grzybków. Nie no, nawet ciekawe mi się tutaj wybudowało. No, 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 całkiem, całkiem fajnie. Dobra, gdzie tutaj by najlepiej zacząć kopać? Kurde, znowu się generuje świat. Nie wiem, czemu te crashy mam. No, ostatnio w ogóle nie miałem teraz. Może przez to, że cały czas Nether się tworzy. To mi nie będzie potrzebne. Ten jest chyba najbliżej.
Ale tutaj można się normalnie dostać. Ok, więc pójdziemy tutaj. No, dawać tutaj jakieś potwory. O, czekam na potwory, a nadal mam pismo. Świetne. Szybko się zrespiły. Dobra, idziemy w górę. Przydaje się budowanie takich platform właśnie z materiału z tamtego świata, ponieważ jakby trafił taki ghost teraz mnie, to od razu zginął, a tak będę mógł się chociaż za czymś schować. A ten później pozbieram na dole. Wyżej. Dobra. I to wszystko. A, trzeba oświetlić tą bazę, bo niedługo stracę ją z oczu i ciężko będzie trafić, kiedy nie będę jej widzieć. Dobra. Wrócimy się jeszcze... Aha, tu jeszcze trochę jest itemków. Wrócimy się na chwilę. O, dziura. A tu skubany. Już nie miałeś się gdzie zrespić? Tak, siema, siema, siema. Ej, ale mój dom zostawcie. Dobra. I co ja jeszcze miałem zrobić? Nie pamiętam. Aha, miałem dać skrzynię. Na skrzynię sobie postawię. Dajesz. To już mi niepotrzebne, to też nie. To też. Tu na razie zostawię. Chociaż nie, wezmę. Przyda mi się wszystko, co służy do bronienia się. To jest mi niepotrzebne. Chociaż lepiej mieć zapalniczkę ze sobą. Tak na wszelki wypadek. Wszystko? Wszystko. Lecimy dalej. Aha, już zrobię sobie... To wezmę ze sobą. Nie, najpierw zrobię pochodnie. Zaraz będę krzyczeć, że nie mam. Aj, za mało tego zrobiłem. Dobra. Tak, tak, drzyjcie się tam. No, przynajmniej tak musi być. Okej. Tu dwie mogę zostawić. Lecim, lecim. Tylko mieczek wezmę. Co my tu mamy? Oj. Kurde, chciałem naprawdę fortecę zobaczyć. Dobra, tu byłem ostatnio. Mam sobie Gauss lata. Tu raczej daleko nie przejdę. Mogę tam zrobić w sumie. Ale przejdę tamtędy. O, dziura, dziura! Wpadłem w dziurę. Jest wyjście? Jest. Całkiem fajnie się teraz generuje ten Nether. Kiedyś było... Wow. Nie ma we mnie. No chodź, skubańcu. Taki cwany jesteś? Pogramy sobie w ping-ponga. Dawaj. No niżej trochę. A ty, skubańcu, uniki robisz, co? Masz, dostań. Ale skubany, minął. Teraz dostanie. No i jaki fuks miał. Wiesz co? Wolę swoją broń.
Masz za swoje. Lightstone. Nad nisko. A nie będę tam schodzić, tylko po to. Dziura. Nic ciekawego. Trzeba będzie zejść na dół i tam się jakoś przemieścić. Dobra. Zbiorę jeszcze sobie tylko to tutaj. A, jedzenie. Dobra. Tak, tak, strzelaj we mnie. Gdzie on jest? Tu jest skubany. A ciekawe, czy jak odbiję i trafię w niego, albo jak on dostanie, to będą mnie atakować. Chociaż w sumie lepiej tego nie sprawdzać. Tak, walcie we mnie. Dobra, nie będę wchodzić po tyle. Smarna ilość. Schodzimy na dół. O ile się da. Nie wygląda to za ciekawe. Wszystko w powietrzu wisi. Tu chyba będzie najlepiej kopać. Płonę. Mogę wziąć sobie jeszcze wiadro wody. No, przestań płonąć. Dobra. Tu mogę się schować i zacznę sobie kopać. Zejście w dół. Pamiętajcie, aby nie kopać pod sobą, bo tutaj naprawdę marnie się skończy, spadając do lawy. Dobra. No i chyba koniec drogi. A, jest! Dobra. No, i jest ładny. No, zeszliśmy dość. Ło, kurde. Kurde. Za duży kawał. Nie to. Mosty trzeba robić z dirtu albo z kobla. Most pewnie przetrwał, ale ja nie za bardzo. Te ghosty są naprawdę upierdliwe. Szczególnie jak są tak blisko. A na szczęście dwa strzały i po nim. Dedek. Dobra, gdzie jest mój ten? Tutaj. Trzeba dokończyć budowę, trzeba będzie jakoś wrócić, no nie? Aj, nie tak. Dobra. Trzeba oszczędzać materiał. Dobra. Jest fajnie. Oświetlić. I idziemy dalej. O, widzę expa. O, i trochę siarki. Gdzie ta forteca jest, no? Bardzo chciałem zobaczyć tego magmowego slajma. Dobra, no idź. A, to co? Tir. Tif to ząb, ale tir to nie wiem co to jest. A, nie wal we mnie. A jeszcze ten zwalniający piach. Dobra, zbiorę go trochę. Aha, tu łopatę trzeba. Nie wiem po co, ale może się przydać.
To jakiś pułapek albo czegoś. W sumie to jest chyba najmniej używany klocek. Bo bardzo rzadko się do czegoś to używa. Nie widziałem wielu zastosowań dla tego klocka. 36, jeszcze trochę. No, szybciej. 53. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy. Dobra. Jest tak. Spadamy stąd. W dalszej części nie działo się nic ciekawego, dlatego przeskoczymy kawałek. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj są takie jakby słupy i to jest chyba most do fortecy. Nie jestem pewien, ale to chyba jest to, czego szukam. No, przeszedłem naprawdę duży kawał. I nareszcie chyba się udało. Wow! No, fejlem by było teraz zginąć. Bo tu są schodki moje. Już mi się pochodnie nawet kończą. To już niemal na 90% jest to. Tak aż nienaturalnie wyglądają te słupy. Ale nie można być do końca pewnym, póki się nie podejdzie bliżej. Dobra, tu trzeba zrobić sobie przejście. Dobra. I teraz trzeba tu się jakoś wdrapać. No, jestem już blisko. Wziąłem w ogóle ten crafting? No jasne, że nie. Zapomniałem. Dobra. Poradzę sobie bez niego. Jak tam się dostać? Tu trzeba się zejść. Trzeba więcej pochodni zrobić. Tak, to jest to. Już widać po klockach tego muru. Aj. No naprawdę ciężko było to znaleźć. Tak, chyba przeszedłem. Nie wiem. Trudno to określić. Kilometrów. Nie, ale naprawdę bardzo długo. Po ukończeniu nagrywania. Dopadły mnie jeszcze po drodze dwa crashe. I ciężko się tam wbić. Trzeba będzie to zrobić staroświecką metodą. Czyli idzie w górę. Wiem, później nie będę miał jak wrócić, ale sobie jakoś poradzę. Nie, no crash znowu. No jasne. Dobra, jestem z powrotem. Jak tu jeszcze długo, wysoko trzeba iść? No, jeszcze kawałeczek. Ty tutaj zostań. Ej, znowu. Co jest? Aha, płotek jest. Ta łopatą rozwalam płotek, świetny. Jaki wytrzymały skubany. Dobra, jesteśmy w środku. Hello! No, szedłem tu taki kawał, chociaż przywitalibyście gościa. Co to było? Dobra, jestem na moście. Ciemno tutaj, strasznie. Zrąbać się nie chcę. Jeszcze tu takie złote powinny być, co takie skaczą. O, i oto one. Tam jest chyba ich spawner.
ogniska ich raczej nie załatwię. Chodź tu. Ale ty wytrzymały. Ła, 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 ła. Spokojnie. Podnoś. Jeszcze tylko ty. Poczekaj, aż mi się odrodzi życie. No dajesz, dajesz szybciej. Nie mam naprawdę na to czasu. No co tak wolno? Pół serduszka. Lecimy na chama. Dobra, zablokowałem spawner. Nowe nie powinny się pojawić. Tu jest skubany. Dostał. Dostał i dead. Tam są te laseczki jakieś, co mi tam dają. Będzie można zrobić sobie... Jakim cudem? Niedokładnie chyba. Chodź tu. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? A się wolno chodzi z tym napiętym łukiem. Tu jesteś! Gin! Dobra. Tak, na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to coś da, ale... Nie chcę, by mi się tutaj pojawiały. Ło, ty tutaj! Gin. No, padłeś. Co ja bym z tego łuku zrobił? No, nie da się zablokować ich spawnera? Bym sobie oszukał i włączył peaceful, ale nie chcę na razie. Tam jest chyba tylko wejście. Moja strzała. No, całkiem duży obszar to zajmuje. Dobra. Wracamy tam, poszukamy magmowego slajma i chyba będziemy wracać do domu. Bo to już naprawdę długi odcinek może wyjść z tego. Dobra. Tu są mosty. Nie atakujcie. Fajnie, że nas nie atakują, póki my ich nie rozwalimy. Dobra. Szukamy slajma. Ale tu ciemno. A co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Jakieś nowe grzybki? Nie wiem, zbiorę trochę. A, rosną na tych. Co to są? Nether wart. Nie wiem, co to znaczy, ale wezmę sobie i posieję u siebie. Mam nadzieję, że będą u mnie rosnąć.
Tam zostawię te dwa. Ciekawe, nie miałem pojęcia, że coś takiego zostało dodane. Tu coś jest w ogóle? Chyba nie. Nie, to po prostu takie zbugowane pomieszczenie. Dobra, idziemy dalej. Większość tutaj jest pod ziemią. Oj. Nie tak to miało być. Co, jest to już koniec? Faktycznie, tutaj nie ma nic. Dobra, wracamy się i szukamy dalej slajma. Tu nic. No gdzie jesteś? No i tu też ślepy zaułek. No, tak samo jak tam. No, trzeba będzie zbadać jakieś inne korytarze. A to ty. Słyszałem, że ktoś inny tutaj przylazł. Tu są piwnice chyba. O, on najczęściej w piwnicach występował, z tego co pamiętam. Więcej. Dobra. O, chyba jest, słyszę go. On tutaj jest, słychać jak... Kurde, słyszę go, a nie widzę. Gdzie ty jesteś? No to kolejne jakieś zbiory. Co jest z tymi pochodniami? Dziura. Niezbyt fajna. Dobra. Trzeba tam się wrócić. On tam gdzieś chodził. Panie, na zewnątrz się gdzieś zrespił. Aj, nie chcę cię uderzyć, pigmenie. Tu jest... Ta część jest jakaś zbugowana. Totalnie zbugowana. Dobra. Nie chcę, aby mi tu krasza. No. Nie, tam tylko duszek. O. Tutaj gdzieś chodzi. Nie, to chyba nie tu. O, jest! Tu jest mój kochany. Siema! Aleś ty słodki. Chodź, maluśki. Widzicie, tak wygląda nasz neterowy slime. Możesz mnie zaatakować? Możesz! O, ty skubańcu. Jeden ty. Dobra, rozbijemy cię na mniejsze kawałeczki. Taka harmonijka z ciebie. Nie skocz za mnie. O, jest ta kulka nowa. I są mniejsze. Dobra. Aj, nie bijcie. Wezmę sobie trochę... Je, więcej. Dawaj. Dawaj kulkę. Dobra. Jedna niech zostanie. Tu widzę trochę... Uuuuj, nie. Płoń! No i...
Oczywiście, zawiecha. Dobra. Łoń. Gień, skubańcu. O, strzał na oddechie odbić. To jest fajne. Dobra. Tak, chodź za mną, mój piękniusi malusi. Okej, trzeba wracać. Tylko nie mam pojęcia jak. Za bardzo. Zebrałem sobie więcej tych klocków. Zbieram sobie staka i będę uciekać. Aha, jeżeli chodzi o ten właśnie miejsce, gdzie jest portal, to możecie wykorzystać też materiały stąd. Jak widzicie, teraz mam do nich dostęp. Będę zbierać wszystko. Płotki też się przydadzą, czarne jakieś. Szkoda, że taki kawał trzeba iść, aby przyjść do tej fortecy, no ale cóż. No jeszcze trochę. No już mi się kilof kończy powoli. No wytrzymaj. Dobra, mam jeszcze jeden. 6-2. Jeszcze tylko 2. Dobra, więcej nie biorę. Teraz trzeba wrócić mniej więcej do miejsca, w którym tutaj przybyłem, aby odnaleźć pochodnie. I wrócić do domu. Dobra, tutaj zobaczyłem to. A tam są moje pochodnie. Dobra. Trzeba tu sobie jakieś zejście zrobić. Pójdę, muszę dojść do tamtej ściany, aby mieć gdzie oprzeć. O, tu są schody nawet. Chodź tu. Jeszcze bliżej. Jeszcze. Dobra. Teraz trzeba sobie jakoś poradzić. Najniżej. Nie chcę tutaj. Okej. Dobra. Tak, tak. I jesteśmy na dole. Mniej więcej. Dobra. Ja teraz będę wracać i zobaczymy się w domu albo w jakimś ciekawym miejscu. Okej, jak pewnie widzicie, dochodzę już do mojego portalu. Podczas drogi wyłączyłem sobie poziom trudności napisu. Wiem, to oszustwo, ale nie chcę po prostu stracić tych itemów, które zdobyłem. Całą drogę szedłem na normalu, więc to mniej więcej mnie trochę usprawiedliwia. Ciekawe, czy będą te roślinki jakieś nowe rosnąć na tym spowalniającym. Aha. Tutaj trzeba uważać, bo to jest gravel. I zaraz pokażę wam, co może się stać, jeżeli postawię się chociaż pochodnie. Tu jest ok. Ok. To miejsce jest ok, ale ten zapewne się zawali. No to ciekawe. Pójdźmy tutaj. Nie, zwykle tak jak tam, jest pojedynczy klocek, on na pewno się zawalił. Nie, tutaj jest akurat ten. Pod spodem coś. A, tu nie wisi w powietrzu, dlatego się nie zapada. No dobra, ale uwierzcie mi, że to się zapadnie, jeżeli chociaż postawicie pochodnie na gravelu. No, trzeba mi tutaj więcej.
I idziemy sobie. Trzeba zrobić jakiś lepszy most. Nie będę tam chodzić naokoło przecież. Dalej. Dalej, dalej, dalej. Tak i idąc z powrotem to nie było aż tak wcale daleko, jak się spodziewałem, ale wolałbym, aby było gdzieś bliżej. O, postawię teraz tutaj. O, i to, i normalnie by się spadło i głównie kończy się to nurkowaniem w lawie. Więc strzeżcie się tego gravelu, jak możecie to stawiajcie obok. Uff, wreszcie w domu. W domu. W moim netherowym schronieniu. Bunkrze, czy jak to tam nazwać. Dobra, wracamy z powrotem. Netherracka trochę mało mam, więc uzupełnię sobie go więcej. Jest tuż przy tym, więc ogólnie używałem go do tam budowy, jakichś przejść. Bo nie starczyło mi kobla na to i dirtu. Szkoda, już jeszcze trochę zostało nawet. Lightstone'a to już pozbierałem po drodze. Dobra, jeszcze tam mam w domu trochę. Kiedy wracam się po itemy zostawiłem. Ale wezmę już, jak już tutaj jestem. Trzeba będzie jakieś przejście zrobić do fortecy lepsze. Ogólnie można zrobić jakąś sieć teleportów, że takie portale i na przykład można się tam poruszać szybciej. W netherze to jest chyba jeden klocek, to chyba 6 tam w rzeczywistości. Jakoś tak to jest, nie wiem. Nie chcę was wprowadzać w błąd, ale tak da się zrobić i mógłbym zrobić taki portal na powierzchni tam. Po prostu jakąś linię kolejową doprowadzić. I po prostu zrobić portal, aby nie chodzić tędy cały czas do twierdzy. Wolę już tam budować, w tamtym świecie, jakąś linię kolejową, niż tutaj przez te wszystkie bagna i w ogóle kopać tyle czasu to. To jest zbyt duża odległość, aby to robić. Dobra, zabieram co moje i idziemy. A, już się nie zmieściło. No dobra. Nie, proch zostaw, co by tu można wyrzucić, grzybki. Grzybki mi są niepotrzebne. Ściana. No, ładny dzień. Tam jeszcze nie byłem. Ciekawe, co tam jest. Taka jaskinia ciekawa. No. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że podobał się wam. Nie było nudno, przynajmniej dla mnie. Oprócz tego momentu, w którym musiałem szukać fortecy. A tak, bardzo ciekawie. W kolejnym odcinku coś zbudujemy chyba. Przypominam wam o tym, że możecie zaprojektować mi tam ten portal jakiś, nie wiem, możecie coś wymyśleć, ja spróbuję się to wykorzystać, a jak nie, to sam postaram się coś zrobić, aby to jakoś ładnie wyglądało. Oto nasze zbiory, kochane. Tutaj jest Magma Cream. Ciekawe, do czego to jest. Mam tylko jedno, ale nie. Użyć się jej nie da jak na razie. Dobra, tak więc subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, a będzie wam dane. Dziękuję i do usłyszenia.